Okej, na wstępie wielkie dzięki za to, że zgodziłeś się przyjść, opowiedzieć trochę o tym rynku, też ze swojej perspektywy. W zasadzie wszyscy cię pewnie, albo większość osób kojarzy cię przede wszystkim właśnie raczej z osiągnięć sportowych. My dzisiaj o sporcie za dużo nie pogadamy akurat. Jak ci mówiłem wcześniej, startupy sportowe też piłkarskie. Tak. Opowiadałeś o jednym z koledze, który chciał zrobić z klubu piłkarskiego startup. Nie jest to proste. Nie. Słuchaj, jakbyś mógł powiedzieć może parę słów o tym, jak długo jesteś w ogóle tutaj na tym rynku i dać może nam trochę na początku taki szerszy background tego. Mówisz o rynku startupowym? Tak, o rynku właśnie tego typu. No więc to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tak się złożyło, że ja dosyć szybko, powiedzmy na początku lat 2000, zacząłem też być aktywny trochę, również sami też inwestować w różne przedsięwzięcia, które się kończyły spektakularnymi klapami często. I zaczęliśmy też funkcjonować jako firma w ten sposób, że trochę koinwestowaliśmy, pomagaliśmy takim młodym ludziom. Nie było tak jeszcze, to nie było Google Campus, nie było takich miejsc jakby spotkań, którzy przychodzili do nas głównie dlatego, że też zajmowaliśmy się IP. No więc tak, 25 lat minęło prawie. Okej, 25 lat, czyli w zasadzie od samych początków tego rynku. Na pewno będę chciał dzisiaj trochę pogadać właśnie o tym, jak z twojej perspektywy ten rynek się zmienia i czy on się zmienia bardziej na korzyść funderów, czy może niekoniecznie. Ale chciałbym może też tak trochę zacząć na sportowo, to znaczy w sporcie czasami ego może pomagać i ego może przeszkadzać. A jak to jest w biznesie, jak to jest w negocjacjach? No więc ja powiem tak, ja mam tutaj ściągawkę, mój wspólnik jest na sali, Krzysiek Laskowski, który powiedział, że powinienem przygotowany trochę przyjść, co mi się rzadko zdarza. Więc ja też mam ściągawkę, więc wiesz. Czego mogę jakimiś przykładami również się posługiwać. Idealnie. Ale to szeroko pojęte ego moim zdaniem jest bardzo ważne. Ja też słuchałem tutaj kolegów wcześniej. To znaczy, wiesz, ten rynek trochę działa tak, że jedni siedzą i mówią, że są najlepsi i będą w ogóle najlepsi, a drudzy mówią, że mają najlepsze pieniądze i najmądrzejsi są ze wszystkich i wiedzą, jak to zrobić. A prawda jest taka, że w Polsce oczywiście się to zmienia i ta, powiedzmy, grupa ludzi funkcjonujących na tym rynku się jakoś tam krystalizuje i powiększa. Tak, mówię o takich, którzy mają realne doświadczenie, raz, drugi, trzeci coś zrobili. Prawda jest taka, że no te kilkanaście jeszcze lat temu, no to w ogóle nie było ludzi, którzy mieli doświadczenie i dzisiaj dalej jest ich bardzo mało i przeszli na przykład, mówię od strony funduszy, cały proces, czyli zainwestowali, pomogli urosnąć i sprzedali. Do dzisiaj jest tak, że większość tych ludzi, którzy funkcjonują w funduszach VC, no to są dalej na etapie takim, że liczą, że zarobią, a jeszcze tak nie zarobili koniecznie, a na pewno nie tak koniecznie pomogli tym founderom zarobić. Ale mówią, że są i dalej jakby najlepsi. No i w tym pokerze kłamców i jednych i drugich obiecujących złote góry, no dochodzi do takich sytuacji z perspektywy czasu. Też właśnie gadaliśmy z Krzyśkiem. To zrobiliśmy pewnie, nie wiem, może i ze 200 takich deali na przestrzeni ostatnich lat, że nigdy się nie spotkaliśmy z taką sytuacją, że zostały dowiezione projekcje finansowe czy założenia biznesowe tego przedsięwzięcia, które były na moment zrobienia transakcji. Czyli mimo tego, że jedni mieli know-how, powiedzmy, bo robili już ten biznes x lat, drudzy wykonywali x tego typu transakcji, to no, nie składało się to ten sposób. Życie się nie składa, znaczy statystyki to wszyscy znają, no w większości oczywiście in minus, no to wiadomo, ale również często in plus, zazwyczaj nigdy tak, jak sobie tam przyjmują, że będzie. No. Okej, a tak jak patrzysz, biorąc pod uwagę, że brałeś udział w setkach tego typu negocjacji, czy łatwiej jest się dogadać między dwoma funderami, czy łatwiej jest spiąć temat między funderem a funduszem, bo przynajmniej jedna strona wie, czego chce, nie? Wiesz co, mi się wydaje, że jednym z takich błędów logicznych na początku tych wszystkich rozmów jest coś takiego, że ta sytuacja czy środowisko, w którym jesteśmy na dany moment robienia dealu, się nie zmieni, a szczególnie jakby w techowych spółkach i w ogóle w biznesach opartych na ludziach, know-how, wiedzy, inteligencji, kreatywności, no to wiesz, życie ludzkie się zmienia, to znaczy ludzie na przykład zakładają rodziny, żenią się, wychodzą za mąż, mają dzieci, zmieniają się priorytety
i nikt, szczerze mówiąc, nie myśli o tym w momencie takiego podpisania dealu. Ostatnio miałem okazję z kimś rozmawiać, kto zrobił bardzo spektakularny sukces, jeśli chodzi o zbieranie kasy w ostatnich latach. Tam powiedzmy wszyscy go podziwiali, tylko zapomniał o tym, że jest właścicielem czegoś, co jest teoretycznie bardzo dużo warte, ale sam nie ma złotówki prywatnie. I ci jego inwestorzy tak nie bardzo się wykazali zrozumieniem i wydaje mi się, że to się może skończyć spektakularną klapą na przykład na tym polu. Okej, właśnie tutaj poruszyłeś jeden pewien ciekawy przykład z życia wzięty. Tu jest wiele osób, które pozyskało finansowanie, które to finansowanie chce pozyskać. Jakbyś mógł może trochę też opowiedzieć właśnie o paru może przykładach, które ciebie najwięcej nauczyły. No, tak jak mówię, no od kilku dni się przygotowywuję trochę i myślę o tym, o czym będziemy rozmawiali, rozmawiając ze wspólnikami. No to ja zacznę od pewnej konkluzji, którą dzisiaj mnie naszła, że jednak takie, nazwijmy to, klubowe deale są chyba statystycznie i w ogóle życiowo dużo bardziej skazane na sukces niż te deale funduszowe. To znaczy bardzo ciężko jest ułożyć relacje pomiędzy funduszem a founderami, żeby to był realnie deal partnerski zmierzający ku wspólnemu celowi, który obie strony mają takie same, bo dzisiaj ludzie mają to do siebie, ale zawsze tak było, że ta kasa oczywiście jest ważna, ale bardzo często nie jest jakby najważniejsza. Chcą osiągnąć sukces, chcą funkcjonować w środowisku, które lubią, całą masę jakby różnych innych rzeczy i liczą na to, że ci inwestorzy im w tym pomogą, no bo oni oczywiście obiecują, że już wszystko w życiu zrobili, widzieli i tak dalej, i tak dalej. No i przeważnie tak to, kurczę, nie wychodzi, no. Okej, kreujesz bardzo pesymistyczną właśnie wizję, a jeżeli nie wychodzi, to chciałbym wejść właśnie w to głębiej, nie? W sensie, czy to najczęściej nie wychodzi z winy foundera według ciebie, bo nie potrafi walczyć o swoje? Zacząłem tak pośrednio, właśnie to uważam, że jest złe podejście. Generalnie jest tak, że jak wziąć wątek sportowy, na przykład załóżmy sytuację taką, że są dwie strony dość dobrze przygotowane i jeszcze otoczone ludźmi, którzy się znają. Dochodzi do czegoś takiego, że jest w pewnym sensie rywalizacja sportowa, kto jest lepszy, kto sobie lepiej wynegocjuje ten deal. Tylko że nawet jak go wynegocjujesz lepiej w tej chwili, to później musisz z nim żyć. Jak wynegocjujesz go za dobrze, to druga strona dosyć szybko czuje się, kurczę, trochę dyskomfortowo. Mówi, no zgodziłem się, ale to jednak to nie jest tak do końca. Przegrałem wtedy, ale już tak nie chcę. No i się zaczyna i wtedy, więc to jest trochę tak, że wydaje mi się, że ludzie za bardzo myślą o swojej, na przykład fundusze mówią, dobra, my musimy tam pokazać inwestorom, że robimy 20-30%, to zróbmy ten model, żeby się zgadzał, no bo jak zainwestowaliśmy, to musimy pokazać, że to się tam mniej więcej zgadza, a później no to już po trupach musimy dowieść, a jak to nie będzie wychodziło, to znajdziemy innych, którzy tam trochę to popchną do przodu, może tam zamortyzujemy tą stratę i jakoś to będzie. A tymczasem chyba największą wartością powinna być ta spółka czy ten projekt, tak? I obie strony raczej powinny się skupić na myśleniu, co będzie dalej, jak to zrobić, żeby on był więcej wart, niż żeby ich pozycja była lepsza, bo jak nie będzie takiej, nazwijmy to, współpracy lub ktoś wygra te negocjacje, za bardzo je wygra, to nic tego dobrego nie ma. I bardzo często na przykład profesjonalni inwestorzy robią ten błąd, że founderzy tak bardzo chcą kasę, że ich dociskają. Myśmy na przykład rozmawiali o tym, co się dzieje na rynku, bo wiele funduszy ma publiczne pieniądze w Polsce. Tak? Taki mamy rynek tego VC, że często jest tak, że wspólnikiem zostaje pośrednio Skarb Państwa. No więc narzuca jakieś tam swoje ograniczenia i zasady, czy powiedzmy swoje oczekiwania. Często później dochodzi do takich sytuacji w tych rozmowach, na przykład do takiego zdania, no dobra, tu jest jakiś zapis, bo on jest wymagany, ale to się nigdy nie dzieje. I goście podpisują takie umowy, zakładając, że po prostu to się nigdy nie zdarzy. Nie ma czegoś takiego, że się nigdy nie zdarzy. Drugim takim bardzo często padającym argumentem w tych negocjacjach jest, ale dlaczego tak? No bo tak się robi. Tak? Przychodzą prawnicy, mówimy, zrobiliśmy 50 deali, czy tam inwestorzy, po prostu tak się robi, tak, nie wiem, bedliwe tysiące pojęć, czy tam dziesiątki pojęć, które funkcjonują. Uważam, że nie ma czegoś takiego, jakby takich zasad nie ma i trzymanie się tych ram jakby często po prostu jest prostą drogą na jakieś tam manowce, w sensie w przyszłości i na sam koniec cierpi ten biznes, tak. Okej, czyli generalnie mówisz, że nie warto jest grać wyłącznie do własnej bramki. No nie.
znaczy jestem przekonany tego i dosyć sensownie jest jasno znać przede wszystkim i sprecyzować swoje oczekiwania w dłuższej perspektywie, nie tylko na moment jakby podpisania umowy i dosyć szczerze je artykułować, bo większość tych deali, a tak jak mówię, no trochę ich widziałem, no to dość szybko się zamieniają w taki poker kłamców. Jedni, powiedzmy, modele dostosowują do tego, co oczekuje inwestor, chcą tam wyrwać jak najbardziej, a drudzy chcą jak najwięcej nałożyć na tych founderów, powiedzmy, jakiś tam, mają różnego rodzaju pomysły. Tutaj kolega przypomniał mi nawet takie, że przymusowe umorzenie mogą zrobić, jak KPI nie zostaną spełnione, no więc to jest już w ogóle, wiesz, kasyno, a nie biznes. A tak zastanawiam się, bo weszliśmy trochę w ten wątek właśnie międzyludzki i mówiliśmy trochę o tym, żeby właśnie nie grać do własnej bramki. Jak ty uważasz, czy jak bardzo zmienia się postrzeganie wspólników, gdy zaczynają między sobą negocjować ten deal, nie? W sensie, czy zaczynają, wiesz, też bardziej grać do tej własnej bramki często? Natomiast tu wracamy do tego ego, więc i braku określonych oczekiwań. No, bardzo szybko te negocjacje się zamieniają w ping-pong, kto tam lepiej, kogo trochę, ja ci tu odpuszczę, ty mi tam, tylko że long term to nie ma sensu, no. Okej, czyli long term nie warto grać do własnej bramki? No wiesz, dzisiaj na przykład inwestycje VC w Polsce, no to zazwyczaj są pierwsze, max drugie rundy, czyli wiadomo, że jeśli zderzymy się z jakimkolwiek sukcesem lub potencjałem sukcesu, będziemy jeszcze te pieniądze zbierali. No i wszyscy już wtedy tak przymykają, jakoś to będzie, no i później już nie zawsze jakoś to jest i często są okazje, miałem i no najlepiej na tym zarabiamy w ogóle. Wtedy, że jak jest jakiś sukces, to ludzie się dużo gorzej dogadują niż jak są problemy, bo w problemach raczej jest trochę taka zasada, wszystkie ręce na pokład, musimy to jakoś kurde uratować. A jak to wygląda dobrze, to no, wtedy już jest, nie ma co zbierać. Bardzo często, oczywiście nie zawsze, to nie jest tak, że powiedzmy, ja tutaj słyszałem kolegę jakieś procenty podawał i powiem, że to jest 70%. Nie umiem powiedzieć, jak jest na rynku, ale jest takich rzeczy bardzo, bardzo dużo. A widzisz, że z perspektywy czasu właśnie to ego jest coraz większe u funderów, czy raczej u tej strony funduszu, że ono idzie coraz wyżej do góry? No wiesz, fundusz jak jest bardzo dobrze, to wtedy tam bije brawo, więc a tych przypadków za dużo nie ma. No bo statystyki są ogólnie znane, to wtedy akurat jest łatwiej, ale z funderami jest trudniej, no bo zaczynamy gadać o kontrybucji, wtedy kto ile realnie kontrybuje. Zazwyczaj przy takich rozmowach strzelam, wszyscy się zgadzają na jakąś pensję, bo tam dostają jakąś kasę, a później sobie myślą po jaku ty, ten siedzi na wakacjach, a ja tutaj jestem od rana do nocy i ledwo zarabiam tam na ileś, bo tak się wtedy dogadałem, no i wiesz, i ciężko ludziom. Generalnie my w Polsce nie jesteśmy trochę przygotowani do rozmawiania o pieniądzach jako o czymś normalnym i zawsze to jest taki temat, który wzbudza najwięcej emocji, też niesłusznie, bo dużo innych rzeczy powinny wzbudzać więcej. I no i słabo to wychodzi. No. No właśnie, często jak już zaczynamy rozmawiać o udziałach, o pieniądzach, no to najczęściej... Poczekaj, muszę ci przerwać. Do tego stopnia, że często się zdarzam z takimi sytuacjami, że gadam z ludźmi, którzy wcześniej przychodzą rozmawiać ze mną o tym, że mają problem współpracować ze swoim wspólnikiem. No właśnie do tego chcę nawiązać. Czy ty czasami nie powiedziałeś takim dwóm gościom na zasadzie, goście, weźcie, idźcie po prostu ze sobą na piwo, pogadajcie między sobą, a nie już angażujecie tutaj po prostu prawników, nie? Wiesz, no tak się staram, tylko to goście mają żony. Żony też mają coś do powiedzenia w momencie, ilu ich nie mieli i różnie to bywa. To nie jest takie proste. No. Czy z takich najbardziej ekstremalnych sytuacji, w sytuacji, w której to dwóch funderów weszło w jakiś clash, bo właśnie gdzieś tam poróżnili się ze względu na ego, gdy wchodzą prawnicy z dwóch stron, czy wtedy tego typu tematy są do odratowania rzeczywiście dzięki jakimś prawnikom, negocjatorom, czy oni na koniec muszą się ze sobą właśnie pójść na takiego przysłowiowego browara też i spróbować rzeczywiście dogadać? Kilka razy zdarzyło być takim arbitrem ad hoc, więc to świadczy moim zdaniem o w ogóle generalnie o dorosłości, dojrzałości ludzi, jak są zdecydowanie jakiejś osobie trzeciej się oddać, to tak nie mamy tego w naturze raczej. I przeważnie to się wiąże z jakimiś tam kłopotami. A co chciałeś konkretnie wiedzieć, bo ja zacząłem już o czym innym myśleć, w sensie o pewnym przykładzie, który cię... To może kontynuuj. No, chodziło mi właśnie o to, czy de facto w tych takich najbardziej trudnych sytuacjach to
na koniec dnia właśnie liczy się ten czynnik ludzki i dogadanie się ludzi między sobą, nie? No tak uważam. No to już może to powiem jako prawnik, to niepopularne jest, no ale procesowanie się w Polsce to jest takie rozwiązanie niekoniecznie najmądrzejsze i raczej zawsze się kończy katastrofą finansową dla spółki. No, okay, czyli raczej rekomendujemy się dogadać. Przykładów, tak, tak. To albo przynajmniej w jakiejś formie arbitraży, albo jakiegoś takiego osiągnięcia konsensusu, ale znowu tutaj wchodzi ego. No i wtedy jakby jest różnie, bo jak dochodzi do takiej, wiesz, nie wiem, chociażby jest kwestia dokładania kasy, bo się tam rozminęliśmy z założeniami, no to fundusze mają taką na przykład tendencję, że dokładają, ale są wtedy jeszcze dużo bardziej agresywne. No i wtedy na przykład tacy funderzy dość szybko jakby tracą motywację i mówią tak, to jak tacy jesteście mądrzy, to sobie róbcie sami. No. Okej. Okay. No właśnie myślę, że jest wiele przykładów startupów, które de facto rozwaliły się od środka przez konflikt funderów, których to jeden drugi ma po 50% albo... Akurat też ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, który kilka rzeczy w życiu zrobił bardzo dobrym i on się zdecydował jakiś czas temu tak zupełnie na pałę, że doszedł do wniosku, że spróbuje w Londynie sobie poszukać partnerów biznesowych i bardzo ciekawą rzecz powiedział, że z jakimś tam funduszem się dogadał, bardzo mają dobre relacje, wiesz ile oni są na rynku? W sensie ludzie, którzy tym zarządzają? No strzel. 80 lat. 80. Był dziadek, ojciec i syn. No oni to robią jakby całe życie, w sensie kultura i podejście versus jakby zarobienie short term kasy, to jest jakby zupełnie inne, więc jak masz ludzi, którzy dostają kasę, że to ją wydadzą, a później agresywnie albo stosunkowo szybko chcą to zrobić, no to tam takiego myślenia szerszego ciężko oczekiwać. Okej, okay, a właśnie jakbyśmy w to weszli trochę głębiej, jaka z twojej perspektywy jest właśnie kultura podejścia do funderów od strony funduszy? Jakiego rodzaju lewary najczęściej widzisz, jakie fundusze próbują mieć właśnie na spółkę? Co czuję, tak też słuchając chwilę tutaj, czuję się jakby w pewnym sensie dyskomfortowo, tak uogalniając, w sensie mówimy fundusze. Tego jest dzisiaj tyle, okay, że stawiam tezę, że nikt nie wie ile. A to takie przykłady, które rzeczywiście wiesz, ci... fundusze nazwać takie, powiedzmy na przykład... Powiedzmy inwestor. No tak, ale no właśnie... Szeroko pojmowany. Bardzo dużo się pojawiło takich deali klubowych, czy family office'ów, czy jakichś ludzi w różnych konfiguracjach, którzy de facto funkcjonują jak fundusze i dużo dojrzalej niż takie zinstytucjonowane spółki, które zbierają gdzieś kasę i później próbują ją jakoś inwestować na tej marży zarobić. Jak się zastanowisz na logikę w takim modelu, to jak miałbyś dać kasę do takiego funduszu, to mówisz, ty, to ja głupszy jestem niż oni, no bo oni jeszcze mają na tym zarobić, a to ja sam nie potrafię tego wymyśleć. Mówię jakby w twoim przykładzie, więc to nie jest takie wprost oczywiste, bo no co ci mam powiedzieć, no my jeszcze tak jak powiedziałem, no mało jest takich osób, które na przykład dwa razy przeszły cały proces, tak? Czyli zebrały pieniądze, zainwestowały, zamknęły portfel, sprzedały wszystko i zrobiły to na przykład drugi raz. I można powiedzieć, ok, mają realnie doświadczenie. Dzisiaj wszyscy mówią, świetnie kupiliśmy, mamy super jakby value, nie wiem, nam wzrosło cokolwiek, ale dalej ciężko jest powiedzieć, no zamknęliśmy ten fundusz na przestrzeni 5 lat, daliśmy inwestorom, nie wiem, 30% zwrotu rocznie. No to takich nie znajdzie za wiele. No tak, no polski rynek jeszcze gdzieś tam jest pewnie w tej dosyć początkowej fazie rozwoju, a ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, jak przychodzą do ciebie funderzy, nie? Czy ty widzisz, że funderzy wiedzą, co chcą zrobić z tą spółką, czy mają nawet jak chcą wziąć kasę, czy mają jakby plan na dużo, na wiesz, x lat do przodu, czy raczej to jest takie podejście od rundy do rundy? Przypadki są różne. To, co próbowałem powiedzieć między wierszami, że jest wiele osób, którzy lubią bardzo to, co robią i też tworzą wokół siebie jakąś kulturę organizacyjną, taką bardziej intuicyjną, bo ona nie wynika z jakichś, wiesz, no tak biznes rośnie przeważnie startuje od dwóch osób tam do ilu, więc ciężko mówić o jakby budowaniu czegoś tam strategicznie przy takich liczbach, ale są do tego bardzo przywiązani i w tym środowisku bardzo dobrze funkcjonują i później nagle dochodzi do zmiany tej, nazwijmy, kultury funkcjonowania w różnych nawet drobnych aspektach, nawet obiektywnie na lepszej, ale to rozwala to wszystko, no bo jak masz biznes oparty na ludziach i pewnej synergii intelektualnej, która jakby pcha to do przodu i nagle zaczynasz to dzielić, to już kurde, tego postępu tak nie ma wcale, no a dzisiaj techowe biznesy w dużej mierze się na tym opierają, no.
No tak. No bo nie masz środków produkcji, tak? To nie jest tak, że zainwestowałeś kasę i musisz dobrze teraz zarządzać jakimś aktywem, żeby tam się zwracało. Musisz cały czas iść do przodu. No wiesz co, właśnie chciałem może trochę jeszcze wejść głębiej w ten... Czyli w skrócie, ci inwestorzy, zastanów się, ten fundusz płaci za to, co ci ludzie, którzy są w tej spółce, wymyślą lub jakichś kolejnych ludzi zatrudnią i żeby oni to wymyślili. Czyli oni płacą za przyszłość, która jest w głowach, no powiedzmy, jakiejś tam grupy zarządzającej, a w ogóle o to nie dbają później. Masz na myśli, że fundusze... Miał samochód i na przykład na przegląd go nie dawał, tak? Tylko zastanawiasz się, jak tam najtańszą benzynę, no bo co fundusze robią? Mówią tak, jak nie damy tym gościom kasy, to ich motywacja będzie jeszcze większa, no bo mają jakieś tam udziały, to jeszcze bardziej jakby będą zasuwać, to jeszcze im pomożemy na przykład w tym, pomożemy w tamtym, pomożemy w owamtym. I nagle człowiek przychodzi przyzwyczajony do tego, że jak chciał, sobie strzelam, bo nie mówię o ekstremalnych przypadkach, jakoś tam funkcjonować, powiedzmy, komfortowo, to nagle wpada w jakieś ramy, które powodują, że on w ogóle nie jest w stanie zrobić nic sensownego, bo się głównie zajmuje raportowaniem, pisaniem sprawozdań, robieniem modeli, odbywaniem rad nadzorczych i całej masy innej rzeczy. No. Okej, okay, no to co zrobić, żeby nie zawiązać sobie takiego właśnie drutu kolczastego na szyi z funduszem, z inwestorem w sytuacji takiej, w której to rzeczywiście no, idziesz po duże pieniądze, idziesz po dużą rundę, więc są po drugiej stronie wysokie oczekiwania finansowe. Na co według ciebie warto jest zwracać uwagę jako funder? No ja uważam, że ten element ludzki i pewna otwartość komunikacji jest bardzo istotna, ale też uważam, że większość tych czasu, który się spędza na, wiesz, to jest trochę tak, mówią ci ludzie, dobra, to chodźmy, wszyscy pójdziemy na kolację, to sobie tam nawiążemy relacje. Wszyscy idą na kolację, piją to wino i mówią, my to jesteśmy najlepsi, bo tam wszystko, co dotkniemy, to się w złoto zamienia. My jesteśmy prawnicą, a my to w ogóle jesteśmy najlepsi, bo tyle tego zrobiliśmy, wszystko wiemy. Tamci są najlepsi, bo to sprzedają i właściwie ja teraz jakby unikam, ale bardzo często jestem, bywałem częściej, teraz rzadziej, świadkiem takich sytuacji, że widzę po prostu, że to jest poker kłamców. Wszyscy się tam jakby uśmiechają, piją do wina, a później wstają rano, ty no fajnie było, wypiliśmy tego, to ziomek jest mój teraz ten, to już teraz to zawsze będzie super. Okej, okay, ale wiesz, ty masz taką pewnie też intuicję do tego, żeby takie rzeczy widzieć w ludziach, nie? W jaki sposób funder jest w stanie wyczuć to, że rzeczywiście po drugiej stronie niekoniecznie jest może ta dobra intencja, nie? Wiesz, no może jest i dobra, tylko sprzeczna z jego intencją, bo to nawet to nie ma no w tym sensie. Coś jest obiektywnie dobre. Ważne, żeby ci ludzie... Jest konflikt jakichś interesów, tak, powiedzmy. Tak, no. Tak, tak. No. Kurde, nie jest to łatwe. No, moim zdaniem, mogę tak arogancko powiedzieć, no jakby są tacy ludzie, którzy się tym zajmują i to jak ze wszystkim, no wszystkiego sam najlepiej nie zrobisz, też bierzesz, jak czasami uważasz, że ci brakuje jakichś kompetencji, to bierzesz kogoś, kto ci te kompetencje może dodać, no to przez sam fakt, że sorry za bezpośrednio, że zrobiłeś spółkę, którą wszyscy mówią, że potencjalnie jest zajebista, to nie jest tak, że się znasz na wszystkim, no. No nie, no zdecydowanie w zasadzie w tym roku, jak w żadnym innym, nie poczułem się tak niekompetentny w zarządzaniu Just Join IT. Natomiast... Ale tak jest ze wszystkim generalnie, no więc to... A wiesz co, chciałem wejść w ten wątek jeszcze związany z tym, bo w ostatnim czasie, może nie w ciągu ostatniego roku, ale powiedzmy jeszcze 5 lat wcześniej, widać było, że była nadpłynność tego kapitału na rynku i w zasadzie wyceny tych startupów rosły totalnie w kosmos. No wiesz, no bo my, to nasz rynek w ogóle jest szalony, to znaczy jest... Nie, znowu nie podam procentów, ale był okres, gdzie te pieniądze publiczne były dosyć ważne, tak? No więc jak co per saldo uważam, że to jest fajne, no, że jak zasypany został ten rynek tymi pieniędzmi, a co robiły te wszystkie alfy, czy te wszystkie fundusze, które brały publiczną kasę? Oni generalnie patrzyli, że połowa jest za darmo, czyli że dostają w prezencie połowę, w związku z tym ich skłonność jakby do wydania i ryzyko, które biorą, się minimalizowali jeszcze jak powiedzmy tych founderów tak naciągnęli, że właściwie wyglądało na to, że ich wkład to jest amortyzowany i właściwie jest bezpieczny, bo na przykład będzie przymusowe umorzenie czy jakaś inna sytuacja, to mieli dosyć komfortową sytuację, więc po prostu wszystko, co wpadło, to brali, no a później się martwili, przecież nikt nie miał o tym pojęcia. No. Nie, okay. To znaczy stawiam tezę taką, że 90% tych ludzi, którzy sam taką alfę zakładają, po roku zrezygnowałem, bo właśnie sobie pomyślałem, nie no kurde, co ja robię, no bo wszyscy zaczęliśmy myśleć, jak to zrobić, żeby jak najszybciej wycofać. Nie, fundamentalny jakby konflikt interesów. Sam ze sobą miałem ten konflikt, więc się wycofałem.
Okej, okay, a czy jak widzisz deal, ja teraz cały czas mówię bardziej właśnie o dealach inwestor oraz funder, to czy widzisz, że jakby której ze stron statystycznie bardziej zależy? Nie. Ciężko mi tak z głowy takie statystyki prowadzić, wiesz, no to jest trochę tak, że jak tak zaczynasz, rzeczywiście zaczynasz, my się posługujemy, też dzisiaj o tym rozmawialiśmy, tym pojęciem VC bardzo szeroko, ale jednak te w takim świecie, który to robi dłużej, no to te fundusze startupowe czy seedowe to w ogóle trochę inaczej funkcjonują. My to wszystko jakby, czyli tam z założenia dajesz kasę i sobie myślisz, niech się spali, zobaczymy, co tam ci chłopacy zrobią, ale czy tam dziewczyny, bo dziewczyny coraz więcej robią mądrzejszych rzeczy niż chłopacy. Ale tak w takim pojęciu VC w moim, no to w momencie, w którym masz jakiś tam concept proof, tak, czegoś, że to realnie działa, to możesz mówić o tym, że to inwestujesz w biznes, a nie w jakąś szaloną ideę, która już w ogóle jest, nijak nie ma sensu spędzać czasu nad tymi modelami, bo tam nie ma na niczym się nie możesz oprzeć. Więc jak już masz jakiś concept proof, no to już można powiedzieć, że kompetencje wtedy już poruszasz się w jakichś ramach takich, które umiesz intelektualnie objąć. No. Okej, z twojej perspektywy... Ale te pieniądze publiczne, bo tak jeszcze wtrąciłem, powodują, że bardzo wiele ludzi zrobiło ten deal ze Skarbem Państwa, no i teraz, kurczę, będzie problem z tego, bo było easy money, wszyscy zalewali, tak jak ty powiedziałeś, i jaka była moja myśl, że ciężko było oceniać te projekty jako dobre czy złe, bo one były na za wczesnym etapie, no to w ogóle nie traktowanie wielu tych inwestycji jako inwestycje w spółki w ogóle było, to był błąd logiczny, to były pomysły bardzo często, czy bardzo fajne jakieś R&D, czy jakieś inne rzeczy, więc z założenia można było to robić na chybił trafił, tak? To ktoś kiedyś zrobił taką statystykę, że tam małpa mniej więcej ma taki sam dobry rate jak tak. Na 100, jak ktoś nie ten, no więc tak to było, więc się mądrzyć, że ktoś lepiej znał, no to bez sensu. No. Okej, okay. Tutaj większą część właśnie tej naszej rozmowy sobie poświęciliśmy o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o inwestowanie wspólnie z jakimś inwestorem, a jakbyśmy sobie wrócili gdzieś tam do początku i skupili się na tym, kto fundamentalnie według ciebie, albo jaki typ człowieka powinien jakby robić biznes solo, bo kto się nie nadaje w ogóle do zakładania, wiesz, spółki, nie? Czy widzisz już to często po ludziach? No widać, no ja jestem, kurczę, to jest, też o tym myślałem, ja jestem jednak zwolennikiem, no takie demokratyczne zarządzanie nie jest proste. Wierzę jakby w relacje przyjacielskie, we wspólny cel i widziałem projekty, które się kończyły bardzo dużymi sukcesami, gdzie po prostu ludzie się uzupełniali intelektualnie. Widziałem też projekty, które się kończyły sukcesem. W Legii to na początku zdawało egzamin. No tak, bo Darka nie było, więc to łatwiej było, ale jak się pojawił, już nie było tak łatwo. Bardzo dobry przykład. Ale też mi się wydaje, nie ma zasady. Na pewno jest to bardzo trudne. Samemu, jak się mnie pytasz, jest trudniej i na przykład cię podziwiam. Okej, no ja też jeszcze właśnie rozwijam. Tak, czysto ludzko jest trudniej. No kurczę, od kogoś się, wiesz, jak możesz się od kogoś odbić, tak nawet z przemyśleniami, to tak jest... No, przynajmniej raźniej często. To na pewno jest raźniej. Ja też może dwa słowa właśnie o tym, jak to u mnie wyglądało. Ja na początku rozpoczynałem ten biznes z moim kolegą, z którym byliśmy 50-50, ale gdzieś tam z biegiem lat poczuliśmy, że rzeczywiście mamy inny plan na życie trochę. I znowu, to było bardzo duże wyzwanie, aby się dogadać i tak naprawdę, tutaj patrzę na Lugierda, bo nam w tym gdzieś tam pomagał, nie sprawić, żeby ta spółka po prostu się nie rozleciała, właśnie zarządzać tym swoim ego i nie grać do własnej bramki, tylko skupić się na tym, żeby ten deal był dla dwóch stron gdzieś tam dobry, nie? Ja tutaj zdradzę taki insight. Ja Piotrka typuję jako najlepszego inwestora piłkarskiego na przestrzeni 10 lat. Właśnie dlatego, że masz tą cechę. Mało kto ją ma. Jak ktoś rozbije bank w polskiej piłce, to on to zrobi. Okej, bardzo wysoko postawiona poprzeczka, ale tak, gdzieś tam jestem niespełnionym sportowcem. Wracam bezpośrednio też do... Dziękuję za te słowa. Wracam jeszcze bezpośrednio... No na razie to tylko będziesz miał podgórkę przez to. Tak, okej. Ja zawsze miałem podgórkę. W każdym razie, słuchaj, a właśnie
Jeszcze tak skupiając się na tym, jak, bo podejrzewam, że tutaj na tej sali jest wiele osób, które myśli, okej, żeby zrobić coś z kumplem, zrobić coś z ziomkiem. O jakich rzeczach warto jest pogadać na samym początku i może, wiesz, w jaki sposób ułożyć też chociażby same te udziały, żeby nie było kleszu. No to kurde, najważniejsze jest takie, żeby rozmawiać o wszystkim i żeby nie kumulowały się takie rzeczy, które na przykład nas frustrują lub z którymi się nie zgadzamy. I to jest pewna dojrzałość i szczególnie jak się coś robi pierwszy raz, to jest bardzo trudne, no bo wchodzą, wiesz, emocje, nie chcesz kogoś urazić, wszystko jest ten, ale moim zdaniem jakby ta komunikacja szczera jest absolutnie podstawą, ale wiesz, u nas w szkołach na przykład tego nie uczono, jak mówisz znowu o systemie anglosaskim, no to wszystko się jakby opiera na komunikacji pomiędzy tymi dziećmi od podstawówki poczynając, my chodziliśmy do szkoły, każdy zapisał klasówkę, więc jak ktoś tego nie ma sam albo nie musi, życie go tego samo nie nauczyło, to nie jest wcale takie proste. My, nawet w środowisku prawników czy ludzi, którzy się zawodowo zajmują, się nagle okazuje, że wiesz, rozmowa na kasie jest wyzwaniem. Okay, no i ja tak z moich własnych obserwacji widzę, że jeżeli dwóch, trzech, czterech gości spróbuje na początku wejść w spółę na zasadzie 50-50, czy każdy po 25%, ale nie zastanowi się rzeczywiście, kto będzie długoterminowo dawał najwięcej energii do tej spółki, bo może się okazać tak, że okej, ja chcę w to wejść, ale de facto chcę za dwa lata założyć rodzinę, się chcę trochę od tego odsunąć. Jeżeli do tego typu rzeczy dochodzi i ktoś tego nie przewidzi, nie pogada, no to potem w jednej ze stron, najczęściej w tej najbardziej zaangażowanej, narasta zajebista frustracja i potem ta strona naciska na to, żeby wykonać pewien deal, której ta druga strona wcześniej de facto jak wchodziła w ten deal w ogóle nie chciała robić i się zaczyna bardzo mocno psuć, nie? Czyli wiesz, jak to jest. Tak, wiem, jak to jest. Ale to jest jakby dalej mega istotne, szczególnie przy tym, jak się pojawia kolejny partner, czy kolejni partnerzy już finansowi, których element empatii jest ograniczony do bardzo prawie zera, no tak powiedzmy, no bo tam jest zupełnie inny, czysto cel ekonomiczny i dobrze o tym rozmawiać. Widzisz, że często właśnie ze względu na tego typu rzeczy funderzy już nie są tak duchem przy spółce. No więc właśnie to, o czym mówiłem, jak ktoś przegnie i powiedzmy wychodzi wygrany z tych negocjacji i kurde, ale tanio kupiłem, a jeszcze do tego trzymam ich za jaja, nic nie zrobią. Katastrofą to pachnie, bo jak ktoś jest po drugiej stronie kumaty, to prędzej czy później się obudzi i powie, nie, to ja trochę tak nie chcę tak dalej. Tak zastanawiam się, może teraz też byłby ten czas na pytania z sali, słuchajcie, bo rozmawiamy tak już blisko 30 minut. Jest tam pytanie. Chyba, dlaczego mam ściągawkę z konkretami? Ja myślałem, że tak właśnie pogadamy chwilę i wzbudzimy dyskusję. Tak, no to właśnie wzbudzamy dyskusję. Proszę. Cześć. Pytanie właśnie dokładnie na temat. Co uważacie, pytanie do was obu, o zaczęciu jakiegoś biznesu z przyjacielem? I ja myślałem o jednym już wcześniej, co wam zadać pytaniu. Czy polecacie może jakiś kształt umowy, którą warto wcześniej zawrzeć? To może ja ze swojego punktu widzenia fundera, nie? Wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyście sobie po prostu, jeżeli chcesz w jakikolwiek sposób ująć jakieś warunki, to możesz sobie na kartce papieru spisać jakiś gentleman's agreement na zasadzie, okej, hej, wyobrażamy to sobie w ten sposób, uzgodniliśmy to i tyle, nie? Natomiast ja tego na przykład nie zrobiłem, ja to zrobiłem już potem, kiedy już się chciałem właśnie z tym moim wspólnikiem właśnie dogadywać, gdzie siadaliśmy, z tym, że wtedy to trwało bardzo długo, bo podejrzewam, że to trwało pewnie półtorej roku, nie? Wiesz, no z kumplami łatwiej, szczególnie takimi bliskimi, bo ich znasz, więc ten element nieprzewidywalności spada do momentu, kiedy się pojawia duża kasa, więc lepiej coś tak jednak trochę zaplanować i na przykład, tak jak mówi Piotrek, chociażby coś spisać. Ale znowu wracając do tych udziałów, to też powiem ci, Piotrek, takie trochę nie jest oczywiste, bo to jest chyba dosyć takie istotne, może zabrzmi trochę za mądrze, ale no, to tak w kilku słowach. No, w skrócie jest tak, że wiesz, co innego, że ktoś jest founderem, a co innego, jak ktoś faktycznie wykonuje pracę. Te spółki newtechowe spowodowały, że to się bardzo jakby tak przenika, bo właściwie zazwyczaj founderzy też są driverem intelektualnym tych projektów. Ale w realu to jest tak, że
to, że posiadasz udziały w jakimś przedsięwzięciu, to wcale nie znaczy, że musisz wykonywać pracę. Więc pewnym sposobem na wyobrażam sobie takie przedsięwzięcie, że jest czterech gości, co spotyka, ty jesteśmy kumplami, razem będziemy nad tym pracować, zobaczymy jak to wyjdzie, ciężko określić te wkłady. Mamy po 25%, no ale wtedy jest przestrzeń, nazwijmy to, wynagrodzenia za pracę, gdzie możesz ten wkład zróżnicować, tak? Czy jeden strzałem zarabia 10, a drugi 50, albo jeden nic nie zarabia, jest tylko wspólnikiem i tam coś pomoże, no bo to jego spółka, a drugi faktycznie wykonuje pracę, więc to też jakby jest istotne, żeby nie wrzucać wszystkiego do jednego worka, bo właśnie najczęściej te rozjazdy to nawet nie są takie, to wynikają właśnie z takich rzeczy, że jeden jest 16 godzin w pracy, a drugi na nartach w tym czasie. I to jest po prostu frustrujące, tak, przeważnie. Tak, zdecydowanie. A tymczasem łatwo to, bo jak ktoś nie pracuje, no to powinien dostawać mniej wynagrodzenia za tą pracę, a jak ktoś pracuje, to... Tak, warto sobie o tym zawsze szczerze pogadać. Znaczy, to są dwie różne w ogóle kwestie, czyli powiedzmy fakt posiadania udziału w jakiejś spółce, a faktycznie wykonywania pracy. Ja absolutnie jestem zwolennikiem, że jak ktoś wykonuje pracę, powinien dostawać za nią adekwatne wynagrodzenie, nieważne ile ma udziałów, czy ma ich 90 czy 5%, bo jak rzucimy miksa, to właśnie on rodzi frustrację. Dzięki. Proszę o kolejne pytanie, jeżeli ktoś chciałby, śmiało. O, kolega z przodu jeszcze. I co z taką sytuacją zrobić? A ty masz taki przypadek? Może. No to właśnie przed chwilą o tym mówiłem. No to jak ty pracujesz, jak kolega jeździ na nartach, no to powinieneś dostawać wynagrodzenie za tą pracę. On nie, no zostajecie na tych samych udziałach i on powinien ci na święta czy jakieś inne dziękować i mówić, no ty w taki dzięki, doceniam to, że jestem na tych nartach i tam coś mi rośnie przy okazji. No ale ty za to pracujesz, to dostajesz kasę, więc też się mniej frustrujesz, bo już wstaję rano, wracam, pracuję na swoje udziały, ale jeszcze do tego dostaję wynagrodzenie, no więc jest jakaś taka przestrzeń do tego, żeby się nie pokłócić. No. Nie ma wynagrodzenia, tylko są udziały podzielone. No to cię współczuję. To jak nie za daleko zabrnęło, to lepiej chyba teraz zawrócić. Dobra. Tak, okej, działa. To ja też się odnoszę bezpośrednio do takiej sytuacji. No jeżeli jeszcze nie zarabiacie, a już widać asymetrię zaangażowania, no to im szybciej ten temat, myślę, zamkniesz, tym będzie lepiej i albo znajdziesz sobie innego wspólnika, albo po prostu zaczniesz to robić sam. Nawet tutaj nie ma mowy, wiesz, o jakimś tam wykupywaniu udziałów, tylko po prostu ludzka, szczera rozmowa i równie dobrze, jeżeli robicie to, wiesz, we dwójkę, no to dlaczego nie miałbyś ty tego zacząć robić sam? Ale wiesz co, też z taką, ja nie wiem, co wy tam robicie, ale z taką uwagą, że jednak na sam koniec jest jakiś tam szerszy obraz. Ja nie wiem, jak jest w swoim przypadku. Jeśli masz tego wspólnika, który jeździ na nartach i powiedzmy wpadnie na ten dzień w miesiącu, ale dowiedzieć coś na tyle istotnego, że ty możesz te 10 godzin pracować, a wiesz, po co to robisz, to czasami jednak uważam, że founderów czy menadżerów jednak podstawą tej oceny powinien być efekt, a nie jakby czas spędzony, tak? Więc to nie jest taki, on może z tych nart też coś tam zakontrybuować. Zdarzało mi się tak czasami, bo ja lubię jeździć na nartach, więc... Okej, okay, czyli jesteś zwolennikiem pracy zdalnej, szczególnie... Tak, więc to bardziej o sobie mówiłem. Że... Dzięki. Ale jakbyś powiedział na kitesurfing, też nie miałbym takiej wyrozumiałości. No. Bo wysłuchałem tych wszystkich prelekcji i nasuwają się wnioski. Ja chciałem się spytać, czy te wnioski są prawidłowe. Mianowicie, jeśli myślę o rozkręceniu firmy, to biorąc pod uwagę doświadczenie tych wszystkich ludzi, to co mi powiedziano, czy lepiej zrezygnować ze wspólników i żadnych funduszy? I po prostu życie będzie prostsze, broda mi nie posiwieje. Nie, dlaczego? No, w sensie ja mówiłem moim zdaniem co innego. No, przychodzi taki fundusz, mówi, że on super kupuje i sprzedaje, no jakoś trzeba to ocenić, no ale trzeba się pogodzić z tym, że zmienia się jakby perspektywa i jakby szczerze to wyartykułować. Jeśli akceptujesz to i wiesz, w co wchodzisz, żebyś to świadomie, to dla mnie wszystko jakby jest okej. Okay. Nie ma
żadnych standardów, jakby oceny. Problem polega na tym, jak robisz to nieświadomie, albo grasz ten poker kłamców i dwie strony grają w ten poker kłamców i na koniec dość szybko się okazuje, że jest rozjazd tych oczekiwań z rzeczywistością. No. A tak jak mówię, nie pomaga to, że statystycznie, a my dość dużo i na dzisiaj rozmawialiśmy, naprawdę robimy to prawie 20 lat, więc widzieliśmy już ileś rzeczy. Prawie nigdy, kurde, nie do, te założenia finansowe, które są robione przy tym, praktycznie nigdy nie są zadowolone, więc zawsze jest płaszczyzna do, powiedzmy, przynajmniej jak nie kłótni, to różnicy zdań, tak? I... Okej, ja może też dopowiem do tego twojego pytania, bo tak poczułem, że to może być też dobre pytanie dla mnie. Wiesz co, wydaje mi się, że jak robisz jakikolwiek biznes, no to musisz przynajmniej trochę lubić ludzi, bo będziesz na swojej drodze spotykał się z ludźmi, którzy nie będą mieć nigdy takiego zaangażowania jak ty, których będziesz zatrudniał, czy z którymi będziesz chciał współpracować. Natomiast to, czy robić z kimś, czy robić sam, no to to też dużo, dużo zależy od tego, jaki... jaką masz gdzieś tam psychikę, nie? Część ludzi ma fan właśnie z tego, żeby robić rzeczy z innymi, nie? A część na przykład robienie rzeczy samodzielnie super ekstra przytłacza, bo gdy ta stawka coraz bardziej rośnie, to czujesz, że jesteś sam w tym biznesie. Gorsza jest sytuacja taka, gdy masz wspólników, a czujesz się tam solo funderem, czujesz się jakbyś to ten temat pchał, nie? To jest, wiesz, też taka rzecz, której bardzo często też się nie da przewidzieć, bo ludziom się zmieniają priorytety na przestrzeni lat. Ktoś, kto był zawsze samotnikiem, nagle poznaje, wiesz, kobietę swojego życia i po prostu pochłania się w zupełnie czymś innym, na przykład wjeżdżenie na nartach. Ale... Rany i kobieta i narty to za dużo, to już po biznesie. To już wtedy kaplica. Za dużo, to trzeba jedno, na jedno postawić. Warto jest mieć ten punkt w umowie. Natomiast... Na pewno też, jeżeli chciałbyś robić rzeczy sam, no to musisz też ocenić sam siebie, tak szczerze, na ile ty jesteś silny psychicznie, nie? Na ile ty jesteś w stanie po prostu, wiesz, pewnych rzeczy też w sobie tak mocno nie kisić, nie tyrać się za bardzo różnego rodzaju rzeczami, problemami, tylko czasami być w stanie wręcz tak założyć te klapki na oczy jak ten koń wyścigowy i po prostu mimo tych problemów, mimo tych rzeczy po prostu iść do przodu. Nie? Ja myślę, że solo biznes jest super trudny właśnie ze względu na to, że te wszystkie problemy gdzieś na koniec dnia są na twoich barkach, a wraz ze stawką, która jest większa, może też rosnąć pokusa do tego oczywiście, żeby się po prostu skaszować i dać sobie spokój. Ale jeżeli zależy ci na czymś większym, żeby zbudować coś, co rzeczywiście może być albo twoim jakimś takim lifetime biznesem, albo ma zmienić coś, branżę, nie mówię o tym, żeby zmieniło świat, no to wtedy myślę, że ta silna psychika i taka też cierpliwość musi być gdzieś tam twoją domeną. Nie? A jeszcze o jednej rzeczy takiej trzeba też się umieć samoograniczać, bo takie zjawisko, które występuje, to też jest pewna eskalacja oczekiwań. Ktoś powiedzmy mu się ta granica przesuwa coraz dalej i prowadzi ona donikąd. Też trzeba swoimi oczekiwaniami umieć zarządzać mądrze. To jest takie dosyć istotne. No. Tak, to jest kwestia właśnie też takiego zarządzania własnym ego i tym oczekiwaniom odnośnie tego, aby może czasami dać sobie na luz z tym, żeby wyciągać... Ja powiem o dwóch przypadkach. Jeden dość znany z piłki nożnej, możecie się domyślić. Tam była taka sytuacja, jeden z chłopaków, który jest właścicielem klubu w Ekstraklasie, z bardzo dużym sukcesem. Przy okazji bardzo dużej firmy miał wspólnika, słuchajcie, z którym ta współpraca nie wyszła. I ten wspólnik jest teraz jego najlepszym pracownikiem i funkcjonują najlepiej na świecie i firma się rozwinęła. Po prostu ten chłop bardzo dobrze jest wynagradzany jakby z sukcesami, ale dużo lepiej znosił życie, jak nie miał poczucia odpowiedzialności. Jeden dzisiaj jest miliarderem, drugi jest tylko milionerem w milionach, ale dalej ma nieźle, obaj są szczęśliwi. Czyli czasami... A zaczęli jako wspólnicy, a teraz jeden jest drugiego pracownikiem i dalej to spodziewa. Czasami po rozwodzie też można się lepiej dogadywać, nie? Nie, no po prostu on jakby zrozumiał, ten gość, który jest super fajny, że on jakby ten stres związany z odpowiedzialnością wspólniczą jest nie dla niego. No. Zresztą teraz dużo młodych ludzi, ja mogę z perspektywy firmy prawniczej powiedzieć, że kurde, teraz przychodzą ci młodzi goście i w ogóle nikt nie chce być wspólnikiem. Oni chcą mieć na rower ten, co się stoi jak na rower, bardziej interesuje niż wspólnik i work-life balance, inne zupełnie pojęcia, więc... Okej, okay, a to ciekawe, bo myślałem, że z drugiej strony też właśnie często jest chęć do tego, żeby jednak mieć ten ownership i mieć jak największą udział. No właśnie to się zmieniło. Kiedyś prawie było tak, że wszyscy chcieli być wspólnikami, a teraz mam takie wrażenie, że nikt nie chce. Okej, okay, ciekawe. Okej, dzięki. Halo?
Ja mam pytanie dotyczące takiego układu jak vesting, tak? Czyli że te udziały są z czasem w pewnym sensie aktywowane. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? No jest 1000 sposobów do planowania przyszłości, no to jakby jeden z zynu. Halo? To jest jedno z takich no, częstszych rozwiązań, tak? Na samym początku, szczególnie spółek technologicznych, które się rozwijają, że ustala się jakieś KPI, ustala się jakiś okres i po kilku latach dopiero można coś z tymi udziałami robić. Co jakby z jednej strony przywiązuje tych wspólników na początku, no ale z drugiej strony to jest założenie, tak? Że chcą budować wspólnie jakąś spółkę. No więc jeśli się mnie pytasz, to jestem z tym ok. W sensie no na pewno bardzo często warto rozważyć jakby taki program, czy jakieś takie... Ja powiem z perspektywy gdzieś tam... Ale zależy od sytuacji, w sensie... Ciężko tak wrzucić do worka, żeby jak dzisiaj sobie myślę tak na szybko, żeby w każdej sytuacji to sensownie przemyśleć. Ja powiem z perspektywy gościa, który powiedzmy ma prawie 100% swojego biznesu i któremu zależy na tym, żeby rzeczywiście mieć kontrolę, to jeżeli chcesz robić duże rzeczy, nie, no to musisz wiedzieć, że najlepsi ludzie chcą też poczuć się rzeczywiście częścią tego, co ty robisz. Jeżeli patrzysz na sukcesy spółek, które osiągnęły de facto najwięcej, to z jednej strony rzeczywiście to są spółki, które miały różnego rodzaju inwestorów na plecach, ale z drugiej strony to są spółki, które potrafiły też dzielić się właśnie tymi udziałami ze swoimi najlepszymi ludźmi, czy też udzielić się udziałami z ludźmi, których chciałeś do tej spółki wciągnąć, nie wiesz, ale to też zależy od sytuacji twojej, prawda? W sytuacji, gdy już masz dojrzałą organizację, która zatrudnia 100-200 osób, inaczej będziesz podchodził do rozporządzania udziałami, niż gdybyś był ty sam z dwoma kolegami i chciałbyś ściągnąć gościa, który jest wybitnym na przykład typem w AI-u, tak? No to takiemu kolesiowi, mimo tego, że nie jest on powiedzmy wiesz, founderem, to też jesteś w stanie dać nawet 10-20% udziałów tylko po to, żeby tak bardzo mocno się wzmocnić na tym początkowym etapie, ale warto jest na pewno zabezpieczyć się pod tym kątem, żeby właśnie tak jak tutaj wcześniej Olgierd mówił, pomyśleć o tym, jakby to mogło wyglądać na te złe czasy, zasetapować się pewnie tak, żeby rzeczywiście pewnie te udziały aktywowały się pewnie po przepracowaniu przez niego jakiś tam może jakiegoś okresu czasu, w sensie z tym czasem to też pewnie dałoby się bardziej zrobić już na dalszym etapie spółki. W sytuacji, gdy nie masz pieniędzy, jesteś goły i wesoły, no to jednak bardzo często warto jest dać udziały już tak nawet w ciemno po to, żeby kogoś takiego przyciągnąć. Ale tutaj z kolei musi być sporo takich kolokwialnie właśnie, może nie wyjazdów na narty, ale wyjść na piwo, żeby tą drugą osobę rzeczywiście wyczuć i jeżeli masz kogoś takiego super zaufanego, to ja myślę, że warto jest się z nim podzielić nawet udziałami, nie myśląc o jakichś wątkach vestingowych, tylko po prostu śmiało, okej, dobra, wchodzimy w to razem, stary, spoko, odpalam ci 10-20%, bo wiem, że tak naprawdę teraz ten biznes praktycznie nic nie znaczy, a z tobą może będzie znaczył więcej. To ja nawet chyba powiem dalej, bo jak już tak Piotrek ogólnie, to znaczy wszelkiego rodzaju pomysły, które zakładają wspólne dzielenie się sukcesem, to ja jestem w 100% za. To znaczy generalnie uważam, że jak się zarabia, to trzeba się dzielić z tymi, którzy na to kontrybuują. Więc to jest absolutnie za. Czy to będzie vesting, czy jakiś inny tak, program opcyjny, czy tam cokolwiek jeszcze innego. Ja tylko jeszcze do jednej rzeczy nawiążę. Ostatnio miałem taki wyjazd z moimi powiedzmy 15 kluczowymi menadżerami. Też de facto najważniejszym pytaniem, jakim zadałem, to było to właśnie, co musiałoby się stać, żebyście poczuli, że to jest też wasza firma, nie? I de facto motywacje tych osób były różne, ale de facto ten incentive związany z tym, że hej, poświęcam X życia swojej potencjalnie kariery na to, żeby pomóc tobie, Piotrek, osiągać pewne twoje marzenia, tak? To ja też chcę coś z tego mieć, dlatego nie warto jest grać do własnej bramki, warto jest się tym po prostu dzielić i my też na przykład będziemy teraz program ESOP-owy wprowadzać właśnie po to, żeby te najważniejsze osoby rzeczywiście czuły też jeszcze bardziej namacalnie, że jest to też ich biznes. Nie słychać, dobra, słychać. Dlaczego pewne deale nie wychodzą i jak wiele zależy od ego fundera? Chciałem zapytać tutaj pana, z pana doświadczenia, ile biznesów wyłożyło się ze względu na model biznesowy, a ile się wyłożyło właśnie ze względu na ego funderów? Na jakby kłótnie, które de facto, jeżeli by ich nie było, to biznes by wypalił. O kurde. W sensie nie lubię tak rzucać z rękawa po prostu jakby procentami, ale
Co masz na myśli mówiąc model biznesowy? W sensie, że... Pomysł był głupi, nierynkowy, tak? Odjechany. No to właśnie zależy jakby w tym etapie. No, statystyki są powszechnie znane, że z tych pomysłów to tam, nie wiem, 9 na 10 to umiera, no bo z różnych względów. Pewnie jest tak, że my w Polsce żyjemy w środowisku, gdzie dawanie szans tym pomysłom jest dużo bardziej ograniczone niż w innych krajach. To znaczy mamy taki pęd do tego, aby w miarę szybko te jakiekolwiek pomysły się zamieniały na coś, co produkuje trochę kasy i przynajmniej gdzieś się tam zbliża do zera. Na świecie jest tak, że bardzo często ludzie tam 10 lat robią i czym więcej stracą, tym więcej zbiorą, więc trochę jest inne podejście, bo walczą, nie wiem, o market share, całą masę jakby różnych innych rzeczy. Więc pewnie w Polsce więcej umiera, bo mniej tych pomysłów, mniej dostaje szans. Ciężko jest w Polsce zrobić ze 3 rundy finansowania, jak nie pokażesz żadnego concept proof, a już nie mówiąc o tym, że się nie zderzy z rynkiem jakoś. Więc jeśli mówisz, że to jest model, no to pewnie jednak więcej przez model, ale bardzo często te modele właśnie są takie, a nie inne, bo właśnie ten element ego występuje i ludzie po prostu uważają, że są najmądrzejsi. No i że to, że ktoś coś zrobił raz dobrze, to w ogóle to też mam powiem taką ciekawostkę, że więcej się wywala gości, którzy zarobili bardzo dużo kasy na kolejnych rzeczach, niż tych, którzy pierwszy raz to robią. Jak już ktoś zarobi i sprzeda, koniec świata, najmądrzejszy. Okay, przestaje to zależeć, ego wchodzi w grę. Oje, to już jest gość jest najmądrzejszy, a i w piłce też tacy są. I no tak jest, no, a w sensie ja sam tak strasznie dużo zrobiłem razy. No. Więc też jestem dobrym przykładem. Super, Boguś. Bardzo mi się podoba w tej naszej rozmowie tutaj, że właśnie ten aspekt i czynnik międzyludzki tak mocno wypłynął. Te wcześniejsze części były mocno skierowane bardziej w tą stronę techniczną, więc ja bym chciał to właśnie też może w ten sposób podsumować z racji tego, że myślę, że już możemy tutaj postawić kropkę na D. Myślę, że warto jest nie grać do własnej bramki i warto jest rzeczywiście chować to ego do kieszeni i próbować się po prostu... Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Tutaj ciekawie jestem w tej sali, albo ty słyszeliście o przykładzie, że ktoś jest tak jak Piotrek głównym udziałowcem i wynajął sobie prezesa? Zwróćcie uwagę, że jak u nas ktoś jest głównym udziałowcem, uważa, że jest najmądrzejszy. Nikt w ogóle nie jest zdolny nawet mentalnie do takiego kurde zadania. Uważa, że najlepiej na pewno on tym zarządza. Nie, to nie było do twojego grudka, nie wiem, zakładam. Nie, luzik. Ale realnie nie znam takiego case'u. W dojrzałych gospodarkach ludzie, którzy mają biznesy, to po pierwsze jeszcze są głównymi udziałowcami, chcieliby mieć trochę wolnego czasu, więc samo to powoduje, że chętnie by się z kimś podzielili i to ego nie jest aż tak istotne. Po drugie, nie uważają się za najmądrzejszych, tylko właśnie wynajmują mądrzejszych i otaczają się ludźmi od siebie mądrzejszymi. To taki. Okay, to było podsumowanie ego. To podsumowując jeszcze raz, słuchajcie, myślę, że... O, to sorry, bo jeszcze mój wspólnik siedzi. No najlepiej to jest z prawnikami. U nas to jest to samo. Jak ktoś jest wspólnikiem kancelarii, to uważa, że już zarządza wszystkim i że to jest tak. To jeszcze śmieszniej jest. Czyli nie polecasz zakładać się kancelarii? Nie, no to takie dyskusje w sensie, wiesz, fajne, no coś jakby wnoszące. Dopóki ludzie ze sobą rozmawiają, to napędza do przodu. To takie z lekarzami też podobnie. Jak ktoś skończy medycynę, jeszcze jest bardzo dobrym lekarzem, to jest pewny, że poprowadzi klinikę. Katastrofa zawsze. No, podejrzewam, że właśnie często jest to tak po prostu w ludziach, którzy są zamknięci gdzieś tam w swojej bańce i w swoim świecie, czy to jest medycyna, czy to jest prawo. Ja myślę, że naprawdę mieliśmy fajną rozmowę, gadaliśmy prawie jedną połowę. Mecz się zaczyna. 45 minut, tak, za 5 minut Manchester City z Realem Madryt, także ja tobie bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, naprawdę i wielkie brawa, moi drodzy. Dzięki. To był Bogusław Leśnodorski.